Siema, witam z kolejnym odcinku z Panix Motor 19 na mapie Woda Brudnowska. W dzisiejszym odcinku dalszy ciąg żniw, miwa pszenicy. Tutaj stoi nowa przyczepa, 10-tonowa tandemka. Miała być inna, ale o tym za chwilę. Tutaj leżą moje zbiory. Jęczmień, rzepak. To jest jeszcze pszenica 10 ton. Do mojego większego pola z pszenicą. Jęczmienia i rzepaku dokładnie nie pamiętam ile jest. Rzepaku jest niecałe 10 ton chyba. Jęczmienia też nie pamiętam. Tutaj na tej przyczepie mam jeszcze 4 tony. 2 tony z tamtego pola większego z pszenicą i 2 tony z misji. Byłem u sąsiada na usługach. Zarobiłem jeszcze za 1000 zł. W dzisiejszym odcinku będę chciał kupić to pole owsem. Żeby je kupić, to muszę wziąć pożyczkę. Jest kupione. Pojadę na żniwa. A co do tej przyczepy, miała być inna, miała być 15. Ale jednak stwierdziłem, że kupię tą, bo wyszła, to akurat niedawno na motorowie. Też to jest lepsza, bo tutaj mogę sypać na lewo, na prawo i do tyłu, a tutaj mogę tylko do tyłu i ma jeszcze zaczep w tyłu, więc mogę zapiąć kolejną przyczepę na nią. I też lepiej wygląda z tą moją czwórką, nawet kawał bardziej większy gabarytowo, większego trochę ciemnika. Zmieniłem teksturki zbóż. To są takie bardziej gęściejsze. Też kasę trochę zarobiłem, bo sprzedałem słomę i mleko. Za mleko zarobiłem ponad 20 tysięcy na tę sumę. To jest 4 tysiące prawie. Tyle zrobiłem ja. Kawałek. Teraz też nie będę miał karasy na razie na nowy kombajn do ziemniaku. Chyba tak szybko nie uda mi się sprzedać tych plonów, bo na razie nie ma ceny. Jest tylko za rzepak, ale nie całe 2300. Wydaje mi się, że tak do 2500 chyba dochodziła cena. Więc jak nie będę miał kasy, będę musiał wziąć kolejną pożyczkę, ale po sprzedaży tych plonów myślę, że ją spłacę. Chociaż też muszę pamiętać, że w tym sezonie będę chciał wymienić rozrzutnik i dokupić tura mojej 60-tki. Też na to trochę kasy pójdzie. Mam na tym
polu nowym nie mam nic nawiezione. Mój plon jakiś nie będzie super. To nie wymaga orki ani wapna, więc też nie będzie tragedii. Momencie w tym sezonie będę wszystko sprzedawał. Tej słomy jeszcze mam. Z zeszłego sezonu jeszcze sporo pod oborą. Nie dojadę do końca. Jeszcze być może pojadę też kosić, będzie obiec, gdyby nie było trzech odcinków zwieszenia nowych.
kawałku zabrakło. Już podjadę kombajnem. Przeciągam wcześniej miałem 4 tony, wysypałem 2 zbiorniki. Teraz powinno być już 9 ton, więc jak pojadę do końca, to raczej wysypię i pojadę to przeciągę wysypać do garażu. No bo i tak w jeden zbiornik nie zbiorę, tam muszę przyjechać przyczepą. To jeszcze wykoszę poprzecznie, żeby było więcej trochę. Z 800 kg tak do tony może poszło. No jest prawie 9 ton. Więc pojadę to wysypać i będę kończyć odcinek. Już też trawa nadaje się do koszenia. Ja nie mogę podnieść na maksa tej przyczepy, bo nie haczy tą górę. Jest. I wysypane. Ok, w tym odcinku to już będzie wszystko.
Jeżeli odcinek się Wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Do kolejnego odcineczka, trzymajcie się, cześć.